Siemano widzowie, witam serdecznie w kolejnym odcinku i zaczynam zadowolony nie bez powodu, ponieważ słuchajcie co się wydarzyło. Siedzę sobie tutaj w tym więzieniu, no niby smutno, oj, biedne więzienie, ja tu taki niewolnik i tak dalej, ale rozkminiałem w poprzednim odcinku, gdzie ja mogę być i słuchajcie, odpaliliśmy tą kamerę, na podstawie kordów, które widzimy przy odpaleniu tej kamery, wiemy, że prawdopodobnie ja jestem blisko domu magika, ponieważ gdzieś tam tą stronę prawdopodobnie, no jestem po prostu na bliskich kordach, więc najbliżej jest mnie dom magika i prawdopodobnie tam pod spodem jestem. I teraz słuchajcie, czy wy pamiętacie, co jest pod domem magika? No, ja pamiętam. Tam jest takie miejsce, w którym on wróżył z takiej dziwnej kuli i mi się wydaje, że mogę być gdzieś w tamtym miejscu. A jako, że przypomniałem sobie, że tam były takie drzwi, które miały pewien kod i ja sobie sprawdziłem na YouTubie, bo już nie pamiętam, jaki to był kod, ale sprawdziłem sobie na jednym z moich filmów, jaki tam faktycznie był kod i tam był kod 4411. To był zresztą kod, który odgadywaliśmy na live, jak dobrze możecie pamiętać, i odgadnęliśmy go. I słuchajcie, przychodzę sobie tutaj i mówię, sprawdzę ten kod. Może akurat to będzie ten kod. Wpisuję sobie 4411. I te drzwi się otwierają. Ja nie wiem, widzowie, ten magik to jest taki głąb. Zamknął mnie na ten sam kod, który mnie zamknięte całe to miejsce. Zrobił to pewnie po to, żeby po prostu nie zapomnieć tych kodów, bo pewnie ich ma całkiem sporo. I totalnie nie przewidział tego, że ja w sumie wiem o tamtym miejscu i jestem w stanie się tutaj, że tak powiem, włamać. Więc, co ja mogę więcej powiedzieć? No nic, po prostu wpisujemy 4411, wychodzimy sobie na zewnątrz. Jest tu masa... O kurczę, tu są jakieś drzwi kolejne. Rozpocznijmy kolejne tutaj. O, tu jest już inny kodzik chyba. Oho, bo tutaj nie działa to 4411. Jest tu więcej celi. Dobra, 4411. Też nie działa. Okej. Co to tu jest? Tu jest jakieś przejście dalej. Dobra, czekajcie, rozejrzyjmy się. Najpierw tu w okolicy, co tu jest. Dobra, tu jest kolejne. Sprawdzamy wszędzie te same kody. Może gdzieś dał ten sam kod, aczkolwiek póki co widzę, że... Każda cela jest w sumie dokładnie jakby innym kodem zabezpieczona. O, tu źle wpisałem, dobra, tak. Nie no, dobra, to jest co innego totalnie, więc chyba nie. O kurcze. To jest jego twarz. Ej, to, czy to jest czytnik na jego oczy? Tam jest jakieś przejście dalej, widzicie? Ej, ale ja nie wiem, co tam jest za tym. Ej, dobra, ale czekajcie, bo to jest tutaj, to jest tu za tym. Czyli tam to nie jest duże pomieszczenie. No ale nie dostanę się tam w żaden sposób, bo nie przyłożę tam swojej twarzy. Aja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 j
No dobra, no nie wiem za bardzo, co mam tutaj w tym takim razie robić. No jedyne co, to trzeba stąd się jakoś wydostać, a tylko to tutaj prowadzi trasa, że tak powiem, więc musimy pójść tędy chyba. Pytanie, czy ja coś chcę stąd zabrać jeszcze, bo... Sprawdźmy tą celę jeszcze na szybko. Czy ja coś chcę stąd zabrać? Dobra, kliknę sobie w łóżko, trzeba je rozwalić, żeby nie mieć tutaj spawn pointa. Odłóżmy sobie to wyro tutaj. Okej, bardzo dobrze, że to zrobiłem, bo gdybym ja tutaj, prawda, miał taki przypał, że później bym mnie tutaj zespiło z powrotem, w razie czego to byłaby lipa. Dobra, wyjdźmy stąd w takim razie, widzowie. A wy oczywiście łapka w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco, bo ja nie wiem, co tutaj będziemy robić, ale... O nie, to jest labirynt. O nie, to jest labirynt. Dobra, trzymamy się lewej strony ciągle. Tutaj nie ma, tu, tak, trzyma... Lewa strona, pamiętajcie, zasada lewej ręki. Idziemy tu, tu, dobra, tutaj nic nie ma. Czyli musimy iść w tamtą stronę. Ciągle trzymamy się lewej strony. Lewa strona, tu, 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 tu. I zobaczymy, w pewnym momencie musimy dojść. Ta zasada zawsze działa, pamiętajcie, widzowie. Prędzej czy później? Ej, tak jak sobie teraz myślę, to na pewno nam się to uda, bo po prostu najwyżej przejdziemy cały labirynt z każdym, że tak powiem, zakamarkiem, ale prędzej czy później będziemy musieli dotrzeć na miejsce, bo te ściany w końcu muszą mnie poprowadzić. Dobrze, dobra, trzymam się lewej strony. Tu, tu, tu. Nie wiem, to ta, już straciłem orientację, dobra, czyli tu jest znowu ślepy zaułek. Dobra, tu. Tutaj będzie, o, tu jest dokładnie to samo, dobra, czyli wychodzimy tędy. Tu, lewej strony się trzymamy, tu, 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 tu. Dobra, okej, okay, tu. Ja nie mogę, szczerze już nie wiem, gdzie jestem. Ja już nie wiem, gdzie jestem, szczerze mówiąc. Zasada lewej ręki. No, mówiłem. To jest chyba to miejsce, do którego mieliśmy dotrzeć. Ja tu widzę, że więcej rzeczy prowadziło, chyba z drugiej strony też. Czyli to nie było wcale takie ciężkie. Dobra, i teraz tak, ja nie wiem, dokąd mnie to wypchnie, szczerze mówiąc. Aż sobie bym zerknął tam na szybko, o nie, nie widać nawet, nie widać końca. Oj, 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 boję się, że tam może być magik, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy nie powinienem tu poczekać, aż on tu przyjdzie i się z nim jakoś wyminąć. Dobra, nie, no trudno, 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 lecimy. Lecimy, trzeba, że tak powiem, ryzykować, nie? Co, w najgorszym wypadku to mnie zamknie tutaj z powrotem, nie? Dobra, jakie mamy kordy? Minus 300 na 87, dobra, okej, jesteśmy na górze. Co to jest za miejsce? Dobra, wyjdźmy tu. Jest zamurowane tutaj. Chcę wam to rozwalić?
Kurczę, nie, no nie wiem co tam będzie, szczerze mówiąc. Boję się tam iść. Boję się tam iść, bo ja nie wiem co tam będzie. Jak ja to rozwalę? Czy to... O kurde, co ty gadasz? Nie! To jest niesamowite. To jest niesamowite. Gdzie my jesteśmy? Tu jest ukryte zejście. Ty, no byłem tu tyle razy i tego nie zauważyłem, nie? No ale jak miałem to zauważyć? To jest bardzo dobrze ukryte. Dobra, czekajcie, na spokojnie. Jest Ender Chest, jest Ender Chest. Dobra, czy... Mam pomysł. Czekajcie, czy to jest... Ale my jesteśmy uratowani. Jak dobrze, że ja to kiedyś włożyłem do skrzynki. Dobra, patrzcie, tu są drzwi, które są na kod. Ale na kod jakby, znaczy na kod, na oczy. A ja te drzwi kiedyś, jak pamiętacie, otwierałem tym zdjęciem. Uwaga, robimy to jeszcze raz, robimy to jeszcze raz. Uwaga, stawiamy to gdzieś tutaj. Stawiamy crafting, bo nie mam w sumie nic innego. Bierzemy tą ramkę, uwaga, tutaj, okej. I teraz bierzemy to zdjęcie i uwaga. Jak to zadziała, to... Znaczy już to raz zadziałało, więc w sumie dlaczego miałoby nie zadziałać tak naprawdę. Ale wykiwaliśmy magika po prostu jak małą dziewczynkę. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, 0, puu! Uwaga, jest. I teraz tak, jak ja to mam rozwalić, bo wcześniej była sytuacja taka, że... Czekajcie, ja mam chyba trochę czasu jak ja to rozwalę, więc robimy tak, tak, tak. Tu, bierzemy to wszystko, o! Dobra, wychodzimy. Zamknęły się. Dobra, git. Dobra, jesteśmy tu, 4, 4, 1, 1. Dobra, S. Ja nawet nie idę tam, bo wiem, że jest tu. Ej, dobra, widzowie, udało się. Ja jestem z powrotem na Kidowicach. Nie, to jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. O kurczę, magik tam jest. Ej, dobra, przypał. Musimy wyjść poza Kidowice. Wychodzę przez mur. Dobra, szybko. Murujemy to. I teraz tak. Lecimy tu, w długą. Ja mam elytrę, mam fajerwerki. Dobra, pyk. Lecimy tu. I wejdziemy sobie od strony zoo. Musimy się ukrywać teraz przed magikiem, bo jest w świecie przekonany, że my jesteśmy tam zamknięci. Dobra, i teraz tak. Wylądujmy sobie gdzieś po prostu tutaj w tym zoo, na razie. Dobra, tutaj wylądujemy, okej. I teraz tak, mam pewien pomysł, gdzie chciałbym się dostać do mojego sklepu z czapkami, bo ja tam mam taką fajną bazę i chciałbym w tej bazie po prostu się skampić, wiecie o co chodzi, to jest bardzo dobre miejsce, żeby tam zostać. Więc po prostu tam chciałbym się dostać i tak zrobimy też, dobra, tu, dobra, super. Teraz, żeby tu nikogo nie spotkać. Tu gdzieś może być magik, dlatego musimy bardzo, ale to bardzo uważać. Dobra, tak, jest git. Dobra, cisza i spokój. Dobra, mamy tą czapkę. Idziemy tu szybko. Szybka akcja. Tutaj musimy wyjść, tu. Dobra, wychodzimy tu na ten murek. Dobra, nie ma go nigdzie. Dobra, tu. Jest. Dobra, klikamy sobie tutaj, żeby mieć spawn pointa. Ej, ustawimy się spawn point, mam nadzieję, że tak. Dobra, jesteśmy uratowani. Dobra, widzowie, ja w tym miejscu tutaj zostaję, bo ja nie chcę stąd wychodzić w żaden sposób. Przecież to jest w tym momencie sukces, jakich mało. Wróciliśmy na Kidowice w totalnie, że tak powiem, koncertowym sposób. Magik sam mi zresztą pomógł w tym wszystkim, bo mógł mnie zostawić. Ja te 2 miliony kratek w żaden sposób bym nie przeszedł. Nie wiem, ile by mi to zajęło, wieki po prostu. A on mnie tutaj ściągnął i jeszcze... I jeszcze mi się udało uciec, bo jest głupi i nie ogarnął, że ja znam tamten kod. I on widocznie nie wiedział o tym. No dobra, no mamy to ogarnięte, tylko... Co ja tu będę robić tyle czasu teraz? Nie powinienem tutaj tak naprawdę siedzieć, no póki co, to będę tu siedzieć, bo się magik gdzieś tu może kręcić, więc nie za bardzo chcę się, że tak powiem, narażać, ale na pewno będę musiał prędzej czy później, albo może w gangu chłopaków będzie lepiej zostać, bo tu mam strasznie mało miejsca tu mam. To jest dobra baza, ale gang chłopaków byłby chyba troszkę lepszy. Gang chłopaków byłby lepszy, bo też jakby tam ktoś przyszedł, to bym się mógł z tą osobą spotkać, wiecie o co chodzi? A tutaj nikt nie wie, że ja mam taką bazę, więc to by było strasznie ryzykowne. Dobra, jak mam otworzyć te drzwi, żeby się dostać tam wyżej? Czemu tu jest dalej ta dziura? Nikt tego nie naprawił od tak długiego czasu. Dobra, tu i lecimy na moje pięterko. Pyk, jesteśmy na moje piętrze! Let's go, powrót na Kidowice! Leciutko. Dobra, i teraz tak, patrzymy co tu jest, tu się pozmieniało. Dobra, tam się coś wybudowało, tego nie było wcześniej. Dobra, tu...
Dobra, wszystko jest tak jak było tak naprawdę. Magic nic tutaj nie porobi na tych kidowizach. No co prawda nie było mnie tylko chwilę. Ogarnęliśmy to, że tak powiem, ekspresowo, widzowie, więc uwaga, kończymy w tym momencie odcinek, bo ja już jestem zbyt szczęśliwy, żeby go kontynuować. Udało nam się, prawda, wrócić na kidowice. Teraz muszę się spotkać z resztą, przede wszystkim z Dawidem i z Pickersem. Trzeba się spotkać, muszę z nimi porozmawiać. Mam nadzieję, że Dawid, no słyszałem, że ponoć wrócił do domu i że za niedługo tutaj, prawda, będziemy mogli ze sobą podziałać. Już się nie mogę doczekać, aż się z nim spotkam. No a wy, widzowie, subskrybujcie i wbijajcie na resztę moich kanałów. Trzymajcie się, elo!